Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 15 maja 2022 rok, niedziela. Niniejszym jako suweren odczytam ważną dodatkową informację numer 12 do Zbigniewa Ziobry, Ministerstwo Sprawiedliwości, trzeciej RP i wszystkich jej organów konstytucyjnych, a także pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, 460 posłów, 100 senatorów oraz Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i pozostali funkcjonariusze korporacji zwanej pod nazwą Trzecia RP. Czy Zbigniew Ziobro i cała Trzecia RP wie lub nie wie, że w wymiarze sprawiedliwości, gdzieś tam na rubieżach trzeciej RP, w nawiasie, ale kiedyś to była Rzesza Niemiecka, jest zatrudniona we Wrocławiu Magdalena Kaliszewska? Wieloletni sługus Temidy od 2013 roku w korporacji handlowej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Dlatego też niniejszym obwieszczam wszem i wobec, że Magdalena Kaliszewska to / bandyta, złodziej zuchwały, złodziej międzynarodowy, kłamca gazetowy, kłamca urzędowy, kłamca sądowo-prokurwatorski, mataczyciel doskonały. Ta podła i nikczemna służbistka sądowa Temidy Wrocławskiej używa całej siły w cudzysłowie państwa polskiego przeciwko mnie, suwerenowi, sprawującemu swoją władzę samodzielnie już od wielu lat z powodzeniem, oraz poza tak zwaną parszywą zmianą oraz poza trzecią RP, poza Kościołem Rzymskokatolickim, poza episkopatem i poza stolicą apostolską i takim starszym już panem w białym ubranku z białą czapeczką i tak dalej. Ten bandyta sądowy w spódnicy, Magdalena Kaliszewska, już od 2013 roku rozpoczęła swą podłą, nikczemną i przestępczą działalność polegającą na uporczywym nękaniu mnie, suwerena, zakładaniem mi wielu spraw sądowo-prokurwatorskich gdzieś tam we Wrocławiu. Już nawet przestałem to wszystko liczyć i się tym przejmować.
ilością wytoczonych spraw. Gdyby ten przestępca w spódnicy, Magdalena Kaliszewska, groźny, pracujący we wrocławskim sądzie, nie był zatrudniony w wymiarze niesprawiedliwości, to nie dokonałoby się to, co się dokonało. To znaczy, ten podły i nikczemny bandyta sądowy prowadziłby swoje życie uczciwie i godnie, w cudzysłowie po Bożemu. Jednak w przypadku wielokrotnego kłamcy sądowego i przestępcy międzynarodowego Magdaleny Kaliszewskiej jest to niemożliwe. Dlatego też Zbigniewie Ziobro, proszę to po raz kolejny przyjąć do wiadomości, że Magdalena Kaliszewska jest zatrudniona od 2013 roku w korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny i jest podłym, groźnym i nikczemnym przestępcą. Jednak Zbigniew Ziobro i cała trzecia RP od 2017 roku to tolerujecie i wspieracie tego groźnego bandytę, wypłacając jej wynagrodzenie. Dlatego ona nęka mnie uporczywie w dalszym ciągu, ponieważ to cała trzecia RP / parszywa zmiana i tak dalej, zapewniacie jej ochronę całkowitą. Cieszę się, że dziś tu i teraz Zbigniew Ziobro przyjął tą wiadomość i rozpocznie natychmiast właściwe działanie. To znaczy pojmać tego bandytę wrocławskiego, zwolnić ją z roboty na pysk, jeszcze kopa dać na pożegnanie, oraz wydać suwerenowi w celu właściwego ukarania tego bandyty w spódnicy za zbrodnie i przestępstwa popełnione przeciwko suwerenowi. Wzywam Zbigniewa Ziobrę w terminie 30 dni od dnia opublikowania tej wiadomości do udzielenia mi szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej. Tak czy inaczej, Ministerstwo Niesprawiedliwości to zorganizowana mafijna grupa przestępcza, która wyrządziła duże szkody wobec mnie, suwerena. A duża grupa osób bardzo religijnych doprowadziła do tego, że PiS, parszywa zmiana oraz Solidarna Polska i inne różne organizacje i Zbigniew Ziobro teraz za parszywej zmiany są na najwyższych stołkach. Dziękuję za podzielenie się tą informacją ze wszystkimi oraz Zbigniewem Ziobrą, Ministerstwem Niesprawiedliwości i Bandytyzmu oraz całą trzecią RP. Dziękuję.